Zanim te radosną nowinę powiemy... Uczniowie szkoły podstawowej w Olszynach już po raz 15 przygotowali jasełka bożonarodzeniowe. Mali podopieczni szkoły wcielili się w postaci Maryi i Józefa, pastuszków, trzech króli, aniołów, mieszkańców Betlejem, a także diabła i śmierci. Jak mówili organizatorzy, dzieci niechętnie chciały grać tych złych, bo w swoje role angażują się całym sercem. Wiem, że rozgłos o mnie płynie po całej wschodniej krainie. Przybyliście tu w te strony, by mi złożyć swe pokłony? Wielki zaszczyt to, że dane. Chcę ujrzeć ciebie, panie. Ale przybyliśmy po to, by powitać tu z ochotą większego pana od ciebie, pana na ziemi i w niebie. Gdzie jest więc ten król żydowski, narodzony z mocy boskiej? Widzieliśmy gwiazdę jego, ona przywiodła nas do niego. Nie wiem nic o królu żadnym, o którym aż mówią gwiazdy. Nie znam też miejsca jego rodzenia. Gdy go znajdziecie, dajcie mi znać potem, bo ja również żyję tym pragnieniem, by hołd mu złożyć, obdarować złotem. Więc nadrzędny i wszechpotężny panie, za twą gościnę dziękujemy szczerze. Kiedy się wszystko tak jak chcemy stanie, złożymy dary królowi w ofierze. Nad przygotowaniem przedstawienia jak co roku czuwali ksiądz proboszcz Marek Natkowski oraz dyrektor szkoły Hanna Piotrowska. A w ten radosny okres świąt niech nas wprowadzą jasełka. Jasełka, które przygotowały dzieci naszej szkoły. Chciałbym od razu podziękować wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowanie dzisiejszego naszego spotkania, ale i nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły, bo bez nich, bez rodziców, bez wsparcia całej społeczności dzisiaj by tutaj nas nie było. Dziękuję Wam z całego serca. Dziękuję i zapraszam. Przede wszystkim chciałem Wam życzyć wszystkiego, co najlepsze z okazji Świąt Bożego Narodzenia, przyszłości Nowego Roku. I tak jak każdego roku dziękuję Wam za to, że przyjechaliście. Tak dziękuję Wam za to, że jesteście takim medium, które dba o Olszyny, które relacjonuje to, co się u nas dzieje. I niech Bogu będą dzięki za to, że Was mamy i możemy na Was liczyć. A jasełka są takim przykładem tego, że jednak ta tradycja w naszym narodzie, szczególnie tutaj w naszej parafii, jest bardzo mocna. Dzieci to wyrażają przez, powiedzmy, występowanie. Grają wspaniałych aktorów, są bardzo z tego dumni. Ja znowu pragnę wyrazić swoją wdzięczność za to, że te jasełka i można powiedzieć pod waszym takim patronatem to już 10 lat. A w ogóle 15 lat, jak prawda jasełka są w Olszynach, trudno sobie wyobrazić, żeby ich nie było. A jasełka to też i przesłanie do szerszej rzeszy ludzi, że jednak tradycja, Bóg, wiara, niezależnie jaką kto wyznaje, to jest siła. To jest siła, która podtrzymuje nas w tej rzeczywistości, w której istniejemy. Dlatego jeszcze raz, wielkie, wielkie Bóg zapłać dla Was, że jesteście, że możemy innym przekazać pewne, powiedzmy, informacje związane z tradycją, z kulturą i religią. Dziękuję. Wszyscy zaproszeni goście byli zachwyceni jasełkowym przedstawieniem dzieci. Bardzo przepraszam, że ja stary, ale jestem zawodem związana z tymi paniami, które przygotowały to. Jestem emerytką, nauczycielką i nie mogę powiedzieć, jak jest z
jestem strasznie wzruszona Państwa pracą. To jest, ja wiem, co to znaczy każdy krok dziecka, który występuje, żeby nie machał rączkami, żeby nie było, a tutaj dzieci, one sobie miejsca ustępują, oni nie patrzą, że jeden drugiego zasłania, one są do tego wszystkiego tak pięknie nauczone. Proszę sobie wyobrazić, że każdy strój to jest przecież ogromna ilość pracy, że każdy pomysł, każdy wierszyk, każde mówienie tego wyrazu, to jest ogromny wysiłek tych nauczycieli. Serdecznie dziękuję tym nauczycielom. Bardzo, bardzo dziękuję, że jeszcze w szkołach naszych polskich takie są nauczycielki. A dzieciom serdecznie dziękuję, was obserwuję, że wy rzeczywiście tak pięknie to robicie. Macie w sobie tyle cierpliwości, nie przepychacie się, nie pchacie się. Jest to dla mnie ogromne, ogromne przeżycie, patrząc na tak przygotowane dzieci. Proszę, przepraszam jeszcze raz, że zabiorę głos, ale chciałabym jeszcze swoich podziękować za to. Wśród zaproszonych gości był minister Jarosław Zieliński, który pogratulował dzieciom ogromnego zaangażowania w swoje role. Pani dyrektor, księże proboszczu, dziękuję za pamięć, za to, że zawsze jestem zapraszany do tej szkoły. Szkoły rzeczywiście, jak to już zdążyłem usłyszeć w przemówieniu pana wójta, nie dużej, ale bardzo dzielnej. Dzielnej, dobrej szkoły, chociaż rzeczywiście nie jest łatwo w niewielkim zespole osiągać tak wysokie efekty edukacyjne, wychowawcze, integracyjne, jeżeli chodzi o integrowanie społeczności lokalnej, a nie tylko lokalnej, przecież jest ksiądz biskup, są goście, także to rzeczywiście wszystko wspaniale funkcjonuje. Ja miałem okazję też gościć nauczycieli, młodzież z tej szkoły jakiś czas temu w Sejmie za tę inicjatywę przyjazdu do polskiego parlamentu i za edukację, która z tym się wiąże, także chcę przy okazji podziękować. Szanowni Państwo, jest to czas szczególny, bo zbliżają się święta, składamy sobie życzenia, więc ja też chciałbym skorzystać z tego, że tu jesteśmy razem i życzyć najpierw szkole, całej szkolnej społeczności, bo jesteśmy w szkole, jak najlepszych owoców tej pracy, która tu się codziennie odbywa i dokonuje przez lata, które minęły będzie dokonywała dalej. I w 2017 czas, panie wójcie, rzeczywiście szybko leci, także nawet nie zauważamy, że to już 17, wcale się nie dziwię, i w kolejnych latach. Kontynuujcie państwo to dzieło wychowawcze, dzieło kształtowania młodych pokoleń, wychowywania tych dzieci na dobrych i wrażliwych ludzi. Starajmy się budować to, co jest nasze wspólne, mądrze, odpowiedzialnie. No i szczęść Państwu Boże w codziennym życiu, w codziennej pracy i zwłaszcza w tym dziele wychowania. Jeśli można, to chciałbym, korzystając z okazji i przepraszając za spóźnienie, zabawić się w Mikołaja Drobnego i przekazać może na ręce pani dyrektor tutaj dzieciom zawartość. Może to nie jest wychowawcze, bo to jest słodkie, ale to tak jakby nie ma pomysłu innego, więc proszę przyjąć ten prezent. Raz na rok można, tak? Bardzo dobrze. I z podziękowaniem za współpracę i zaproszenie. Całość przedstawienia dopełniły pomysłowa scenografia i bogate kostiumy aktorów. Aż szkoda, że kolejne takie przedstawienie w Szkole Podstawowej w Olszynach czeka nas dopiero za rok. Pasterze śpiewają, będę tam klękają, cuda, cuda, o!